No siema. Siema. Dzień dobry. Nazywam się Aga i dzisiaj będę robić moją ulubioną rzecz. Plan jest bajecznie prosty. Będziemy testować różne materiały plastyczne i mniej plastyczne, trochę z nimi eksperymentować i robić różne ciekawe i mniej ciekawe ślady. Jak coś to możecie robić ze mną, będzie nam trochę raźniej. Ale jak nie, to też spoko. Będziemy potrzebować tego, takie tam... I to. I co tam sobie jeszcze wymarzycie? Ważne, żeby ćwiczenie wykonywać bardziej spontanicznie. Nie podoba ci się ta plama, bierzesz kolejną kartkę, kolejną i robisz. Robisz dalej. Jeśli uważacie, że nie potraficie rysować i to ćwiczenie nie jest dla was, to pamiętajcie, że nie ma tutaj złych i dobrych odpowiedzi. Także luzy rajtuzy. Możemy to ćwiczenie potraktować jako rozgrzewkę, jako zabawę samą w sobie lub coś odstresowującego, co przełamie a strach przed białą kartką. Do roboty! Chodźcie! Zachęcam do używania różnych narzędzi, droższych, tańszych, nie ma znaczenia. Ostatecznie liczy się świetna zabawa, nie puste kieszenie, więc wybór należy do was. Co ja wam będę mówić? Nie jestem waszą prawdziwą mamą. Może z tego wyjść coś przedstawiającego, ale wcale nie musi. Może nawet lepiej, żeby wyszło coś abstrakcyjnego. Wtedy lepiej skupimy się na plamach, kolorach, teksturach itd. No i widzicie, jak nam fajnie wyszło? A tyle było krzyku. Ja się bawiłam super. Mam nadzieję, że wy też nieźle. I... pa, pa! Idę sobie. Wychodzę. Tak naprawdę nigdzie nie idę.